Czyli żeby zatankować samochód, a nie mam z czego, załóżmy, akurat tutaj jest. Wystarczy wejść na mapę, wybrać inną mapę, wybieramy mapę ogólną, akceptujemy i przesiadamy się. Tu akurat nie mam żadnego samochodu, jest garaż. Wchodzimy do garażu. Jak już jesteśmy w garażu, wczyta się to znowu. Touchpad, czyli... Znaczy, trójkąt mapę ogólną. Wracamy na mapę, gdzie mieliśmy samochód. Wyspy wybieramy, jest Chevrolet. Namierzamy go, przenosimy się. Następuje znowu wczytywanie mapy. I samochód zatankowany, naprawiony, gotowy do zrobienia. Proste.